przywracacie na sposób ludzi nadzieję. Dajecie dużo siły, dajecie coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie, bo to jest coś, co dajecie z siebie. Tego nie ma się w kieszeni wyciągając dychacza. To jest coś, co idzie z waszymi oczyma, z waszymi rękoma, z waszym dobrym słowem, z waszym czasem, który dajecie drugiemu człowiekowi. I chcemy właśnie w tej gali, tak jak tutaj pan Andrzej powiedział, wynieść was na piedestał, żebyście byli w swoich środowiskach, w szkolnych kołach Caritas, w szkołach, w waszych środowiskach lokalnych, w waszych parafiach, żebyście byli takim zaczynem dobra i żeby inni zobaczyli, że być młodym wolontariuszem nie jest siarą, ale że to jest coś, co jest fantastyczne, fenomenalne, że to jest coś, co daje taki niesamowity zapał i to zejście, o którym papież Franciszek mówił, z kanapy młodych ludzi, do czego nas zapraszał, jest tym, co też ciągnie za sobą inny. Więc bardzo serdecznie chcę podziękować za to, że państwo to zaproszenie przyjęliście. Dziękuję serdecznie młodzieży, która przyjechała z różnych części naszej diecezji.